Cześć, witajcie w Plus TV. Kontynuuję dzisiaj temat związany z oponami. Widzicie, że moje poprzednie filmy były nagrywane nieco wieczorem. Stwierdziłem, że wracam do studia, będę nagrywał tutaj. Wolę to robić, aniżeli po ciemku. Jakość jest zdecydowanie inna. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem o oponach używanych. Pytanie, czy opony w ogóle używane opłaca się kupować, nie tylko pod kątem tego, że są tańsze, są o wiele tańsze aniżeli opony nowe, ale czy w ogóle jest sens, czy to jest celowe, żeby kupować opony używane, i dam Wam kilka wskazówek, które wiążą się z zakupem. Moja odpowiedź oczywiście jest taka: opłaca się kupować opony używane pod pewnymi warunkami. Tych warunków jest kilka. Pierwszy to jest oczywiście wspomniany aspekt ekonomiczny. Mianowicie opony używane są na pewno tańsze, aniżeli komplet opon używanych jest na pewno tańszy, aniżeli komplet opon nowych, jeżeli mielibyśmy wyskoczyć z pieniędzy, których akurat nie mamy. Jeżeli już chcemy kupować opony używane, mówi się, że dobrze jest, żeby to były opony maksymalnie 5, 6, ewentualnie 7-letnie, w zależności od stanu opony. Oczywiście dobrze jest, kiedy tą oponę weźmiemy do ręki, to znaczy odradzam kupowanie opon używanych na odległość, kiedy te opony widzimy tylko i wyłącznie na zdjęciach, kiedy tych opon nie dotknęliśmy, nie zobaczyliśmy, jaka jest realna głębokość tego bieżnika, czy opona nie ma żadnych wybrzuszeń w swoim profilu, czy opona nie jest sparciała, skapciała, czy ta guma się nie kruszy, nie pojawiają się jakieś szczeliny na oponie. Wszystko to musimy niestety sprawdzić tylko i wyłącznie organoleptycznie, czyli dotykając, oglądając oponę, patrząc, czy nie ma jakichś uszkodzeń, które ewentualnie tą oponę by zdyskwalifikowały pod kątem kupna. A w związku z tym, gdzie kupować? Jeżeli już mamy kupować opony używane, to przede wszystkim polecam, żeby kupować je w serwisach, które jednocześnie zajmują się wulkanizacją. Tych opon tam na miejscu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możemy wybierać, przebierać. Oczywiście w zależności od rozmiaru, w zależności od typu opony, niektórych typów będzie mniej, niektórych więcej, ale niekiedy opłaca się nawet przejechać kilku wulkanizatorów i oglądnąć, co mają do zaoferowania, aniżeli siedzieć tylko i wyłącznie przed ekranem komputera i przeglądać same aukcje. Wiadomo, każda sroczka swój ogonek chwali, ale w związku z tym zdjęcia też mogą być zrobione w odpowiedni sposób, a później, kiedy opony przyjdą do nas z drugiego końca Polski, możemy się bardzo, bardzo zdziwić i bardzo, bardzo rozczarować, i te opony może odpowiednio też wulkanizator podsumować, jak będziemy usiłowali je założyć na nasze felki. Polecam dobry wybór, polecam dokonywanie dobrego wyboru. Idzie zima, trzeba wymieniać oponki. Trzymajcie się, było to Plus TV. Cześć!